ten start ma być nagrodą i dlatego trzeba tak skonstruować ten trening, żeby nie za bardzo męczył psychicznie, bo fizycznie on gdzieś tam musi męczyć cały czas oczywiście, bo to taki jest cel treningu, ale to, o tym też trzeba myśleć, jeśli się myśli o periodyzacji. Cześć, z tej strony Florian, a ty słuchasz podcastu Świat Okiem Biegacza. Dzisiaj 70. odcinek, a zanim przedstawię ci mojego dzisiejszego gościa, to zaproszę cię na patronite.pl/światokiembiegacza. Jeśli uważasz, że ten podcast jest dla ciebie wartościowy, to na pewno wpadnij tam i jeśli zechcesz, to oczywiście możesz mnie tam wesprzeć. Zapraszam cię także na Spotify czy gdziekolwiek mnie słuchasz, żebyś obserwował ten podcast, by żaden nowy odcinek cię nie ominął. A mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Cię już do mojej rozmowy. Dzisiaj moim gościem jest Mikołaj Raczyński. Jak tak dzisiaj sobie sprawdziłem, Mikołaj oczywiście był już gościem podcastu i w pierwszym odcinku, który jest do tej pory najczęściej słuchanym, łącznie ma ponad 4000 wysłuchań. Dodatkowo Mikołaja również gościłem w 28. odcinku podcastu. Także już mam nadzieję, że Mikołaja znaczy. Mikołaj, wielkie dzięki za ponowne przyjęcie zaproszenia. No i co w ogóle u Ciebie słychać? Jak tam sobie radzisz? No cześć, witam serdecznie. Bardzo miło, że jestem tutaj po raz trzeci. Jestem chyba po Bartku Falkowskim drugą osobą, która jest trzeci raz w podcaście, więc to dla mnie duże wyróżnienie. Jeśli chodzi o mnie, to u mnie naprawdę wszystko bardzo dobrze. Coraz bardziej się, jak można powiedzieć, wkręciłem w trenerkę biegową. Już jestem dużo mniej aktywny, jeśli chodzi o własny sport, ale dużo bardziej angażuję się w trenowanie innych i w pisanie o treningu, więc trochę zmieniłem swoje zajęcia, ale cały czas jestem jak najbardziej związany ze sportem, związany z bieganiem. No właśnie, ale powiem Ci, jak tak patrzę na Twoją sprawę, to zarówno jeśli chodzi o kolarstwo, na pewno jesteś mocny, a widziałem te treningi biegowe i starty w ogóle jakieś się pojawiły w twoim kalendarzu, także jak to w ogóle twoja w ogóle wygląda przygoda znowu z bieganiem i jak ta kontuzja, która jednak trochę ci uniemożliwa to trenowanie? No to prawda, teraz jestem 2 lata po operacji trójkąta Kagera, którą miałem. Po operacji miałem dużo problemów, nie mogłem wrócić do sportu. No i zacząłem jeździć na rowerze szosowym. Bardzo mocno się w to wkręciłem. Trenowałem praktycznie 6 razy, czasami 7 razy w tygodniu, więc to było takie już ambitne bardzo podejście do kolarstwa. No i teraz jesienią stwierdziłem, że jako dodatek do roweru spróbuję sobie pobiegać. Chciałem zobaczyć, jak wygląda ta noga, czy boli po bieganiu, no i w jakiej jestem dyspozycji. No i wystartowałem w parklanie, tak naprawdę po tygodniu biegania. 2 razy w tygodniu wyszedłem pobiegać, wystartowałem w parklanie. Pobiegłem tam 18 minut, 15 sekund, więc stwierdziłem, że nie ma dramatu, jak na tak naprawdę 2 lata zupełnie bez treningu, z jakimś tam sporadycznym wychodzeniem na truch, to wyglądało całkiem w porządku. No i stwierdziłem, że przez jesień i przez zimę postaram się coś tam pobiegać. Na razie jako dodatek do roweru. No i zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Na pewno nie zamierzam wrócić już do takiego półwyczynowego biegania, czy takiego biegania bardzo, bardzo mocnego, o jakim kiedyś myślałem, ale kto wie, co do czego mnie to doprowadzi. Może połączę rower z bieganiem, jakiś duatlon. Myślę, że gdybym doszedł do poziomu około 16 minut na 5 km, jest szansa gdzieś tam powalczyć, tak? Bo te waty na rowerze są całkiem przyzwoite. No zobaczymy. Na razie pobiegłem na parkanie 17:20, to oczywiście nie jest jakiś fantastyczny wynik, ale biorąc pod uwagę, że biegam od 5 tygodni, to myślę, że nie ma wstydu, no i zobaczymy, jak to będzie. Na razie, znaczy biegam od 5 tygodni, wychodzę 3-4 razy w tygodniu na jakieś tam treningi, to nie jest jakieś regularne bardzo bieganie i nie będzie, ale chcę właśnie łączyć jakoś tak rower i bieganie. A jak w ogóle ocenisz poziom kolarstwa, nazwijmy tego amatorskiego w Polsce? Ciężej jest być, nazwijmy to, w czubie biegów amatorskich, właśnie ciężej być w czubie biegów czy w czubie kolarstwa, które stoi na wyższym czy na niższym poziomie, jeśli chodzi o bieganie, niż bieganie? Mogę to porównać na pewno do tego stanu amatorskiego biegania, które było 2 lata temu, bo jednak to się bardzo mocno zmieniło. To mi się wydaje, że bieganie amatorskie, w cudzysłowie amatorskie, bo to są już tak naprawdę wyczynowe treningi, tylko że bez dochodu,
to biegania amatorskie też bardzo ten poziom się podniósł, ale jeśli chodzi o amatorskie kolarstwo szosowe, to jest ono na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Ale bierze się to stąd, że bycie kolarzem zawodowym w Polsce jest piekielnie trudne. Tutaj naprawdę musi się złożyć wiele, wiele czynników, żeby móc tego żyć, móc na tym zarabiać. Tam nie ma takiej możliwości jak w biegach, żeby startować sobie w jakimś biegu ulicznym i zarobić 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł. Kolarze też zawodowi nie są w wojsku, nie mają takiej możliwości, więc mamy zaledwie tam kilku takich naprawdę bardzo wyczynowych kolarzy. Poza tym mamy jakieś tam kilka takich grup zawodowych w Polsce, a tak to są wszystko kolarze amatorzy, którzy są na piekielnie wysokim poziomie. No, można powiedzieć, że ja po 2 latach bardzo ciężkiego treningu, czy może nie ciężkiego, ale regularnego treningu i zająłem dopiero tam 60. miejsce na takim najtrudniejszym wyścigu szosowym w Polsce, na Tatra Road Race. Oczywiście w przeciągu roku się bardzo mocno poprawiłem, ale to ciągle jest tylko 60. miejsce. Biorąc pod uwagę moją przeszłość biegową i jakieś tam powiązanie ze sportem od wielu lat, to jednak pokazuje, że ten poziom kolarstwa amatorskiego w Polsce jest bardzo wysoki. Na pewno moglibyśmy zrobić odcinek o kolarstwie i o tym, jak łączyć bieganie z kolarstwem, ale nie to nas dzisiaj, nie po to się spotkaliśmy, bo napisałeś bardzo fajny tekst, który mi się spodobał na bieganie.pl o periodyzacji treningu. W ogóle uważam ten temat za trochę... może za mało o nim się pisze, albo w ogóle mało znalazłem informacji o tym w internecie, a wydaje mi się, że to jest coś, co na pewno warto o tym mówić, bo no kurczę, to jest temat, który naprawdę może nie całkowicie zmienić twoje podejście do treningu, ale tak trochę podejść do tego mądrzej i bardziej wykorzystać to, jak tak naprawdę możesz biegać. Także jakbyś na początek w ogóle mógł powiedzieć, czym jest ta periodyzacja i dlaczego ona jest tak ważna, bo zakładam, że jest ważna, skoro napisałeś o tym artykuł. Jasne, dzięki bardzo za miłe słowa o moim tekście. Co do periodyzacji, no to o tym, że jak jest istotna, może świadczyć to chociażby to, że były świetny 800-metrowiec Nick Simmons, który biegał 800 metrów w 1,42, czyli na poziomie bardzo, bardzo wysokim. Ten wynik osiągnął na Igrzyskach Olimpijskich w 2012 roku. Jest teraz bardzo aktywny w mediach społecznościowych i stworzył filmik tworzy regularnie filmiki na YouTube'a i tam właśnie filmik o periodyzacji. Powiedział, że to jest najważniejszy temat, jakikolwiek kiedykolwiek podjął. Także według niego periodyzacja jest najważniejszym elementem w treningu. Nie jakiś poszczególny trening, nie nakładanie się poszczególnych akcentów dzień po dniu, tylko właśnie periodyzacja. A czym jest ta periodyzacja? Tak naukowo rzecz mówiąc, to jest planowanie treningu poprzez dzielenie go na kolejne cykle. Ale tak jakoś tak prosto to mówiąc, to jest jakieś takie układanie, planowanie treningu w ten sposób, aby forma przyszła na docelowy start w określonym momencie. Czyli periodyzacja ma sens wtedy, kiedy mamy gradację jakichś swoich startów. Czyli wybieramy jakiś docelowy start i do tego startu się przygotowujemy. I podział tych przygotowań na cykle można nazwać periodyzacją. Mi zapadło w pamięć te filmiki, które w ogóle tworzy Nick Simmons i jego taka aktywność przede wszystkim na YouTubie, ale tak śmieszne, jak on często też występuje może nie często, ale po prostu czasami go widziałem z Ryanem Hallem, to jak sobie wyobrażałem Marcin Lewandowski i Adam Kszczot, właśnie taka, tylko że wersja amerykańska, czyli ciekawe, czy Marcina i Adama również zobaczymy w takiej postaci, bo naprawdę Nick Simmons robi to fenomenalnie i te jego takie filmy na YouTubie są mocno clickbaitowe, ale też mają pewną wiedzę i naprawdę to jest fajny sposób, on to przedstawia. Jeśli jeszcze mogę powiedzieć, to Simmons oczywiście robi też dużo śmiesznych rzeczy, nie wiem, jakieś starty w piwnej mili i tego typu takie eventy, ale właśnie też bardzo mocno dzieli się wiedzą, chociażby ten jego rok, najlepszy jego rok życiowy, ten 2012, on wrzucił cały swój dzienniczek treningowy dzień po dniu. Można zobaczyć, jak się przygotowało do igrzysk, a przygotowanie do wyniku 1,42 na 800 to naprawdę jest niespotykana sprawa, a tutaj parę lat temu, chyba 2 lata temu coś takiego udostępnił, że dzień po dniu mogliśmy zobaczyć, jak się przygotował. To jest bardzo cenna sprawa. No ogólnie ten bieg, kiedy on pobił ten swój rekord życiowy, naprawdę aż szkoda, że wtedy żaden Polak nie był w tym biegu,
bo to był najszybszy bieg w historii 800 metrów. Tam chyba, z tego co pamiętam, były 4 rekordy kraju, czy jeśli nie 5. Dodatkowo chyba tam każdy pobił życiówkę, może oprócz ostatniego zawodnika, wtedy ten fenomenalny rekord świata padł. Także no, szkoda, że akurat wtedy ani Marcin, ani Adam Kszczot nie brali udziału w tym biegu. A wracając właśnie do tej periodyzacji, to jak tak naprawdę powinniśmy sobie właśnie te starty ocenić w skali ważności, czyli to jest tak, że może być tylko ten jeden start, czy to może być, nie wiem, jakieś 2-3 starty, bo to powiedziałeś, że ważne jest to, żeby w ogóle ocenić, który start będzie dla nas najważniejszy. Czyli to 1-2, jak to byś ocenił? Tutaj uważam, że wszystko zależy od tego, na jakim dystansie to jest start. Bo jeśli mówimy o maratonie, to może być tylko jeden start. To ma się jeden strzał i potem kolejna okazja za pół roku tak naprawdę, tak? No chyba, że jakoś ułoży inaczej sytuacja i możemy gdzieś tam po 3 miesiącach może spróbować. Ale jeżeli mówimy o krótszych dystansach, o 10 kilometrach czy 5 kilometrach, to już tutaj możemy przyjąć, że formę szykujemy na jakiś okres. Kilku tygodni, 2-3 tygodni, tak to rozumiem, że to może być ten pik formy. Tą szczytową formę możemy przygotować na 2-3 tygodnie. Na dłużej potem już będzie ciężko, żeby ta forma była szczytowa, więc jeśli chodzi o maraton, to jest zdecydowanie jeden start, a na krótszych dystansach, o 10 i krócej, to mi się wydaje, że możemy przygotować tą formę na jakieś 2-3 tygodnie i w tym czasie liczyć na to, że tą formę wykorzystamy. Tu pamiętam też Andrzej Witek z bloga 140 minut napisał taki fajny tekst a propos tego, czym się różni trening do biegów górskich od treningu do maratonu. I tam był, pamiętam, taki bardzo fajny wykres, który przedstawiał to, że u biegaczy, którzy trenują biegi górskie, ta, nazwijmy to, sinusoida formy jest taka bardzo spłaszczona, a bardziej ma małą amplitudę, czyli ta najwyższa wartość i ta najniższa wartość w trakcie sezonu jest no niewielka. Natomiast u maratończyka to jest tak, że ta amplituda, czyli te różnice między tą najwyższą wartością formy a najniższą wartością formy w trakcie jednego sezonu jest bardzo duża. Czy podobnie będzie na przykład, no nie wiem, u biegacza na 5 km albo na 10 km, czyli też, wiesz, te momenty, gdzie on jest bardzo dobry, a bardzo słaby będzie właśnie duża? Ja uważam, że jeśli trening jest dobrze przeprowadzony, jeśli plan treningowy jest dobrze ułożony, to ta różnica powinna być duża. Też wszystko zależy od tego, co rozumiem przez pojęcie bardzo duża, ale mi się wydaje, że nie, na poziomie 35 minut, no to może być minuta w jedną stronę, minuta w drugą stronę. To może być taka różnica, jeśli jest start w szczycie formy, w tym momencie, w którym celowaliśmy, a start, nie wiem, 2-3 miesiące wcześniej, to może być około minuty, wydaje mi się, więc ta różnica może być duża. A jeżeli, no załóżmy, w lutym biegniemy dychę w 35-10, a w szczytowym formie w 34-58, no to wydaje mi się, że ten trening gdzieś jednak nie był do końca udany, czy ten plan treningowy, że coś tam nie zadziałało, jeśli w szczycie formy biegamy na tym poziomie, co w styczniu czy w lutym. Skąd my w ogóle wiemy, że periodyzacja ma sens? Bo wiesz, my to od razu tak, wiesz, zaczęliśmy, że to trzeba robić, a skąd my w ogóle wiemy, że to wszystko ma jakieś, wiesz, nie wiem, podłoże naukowe, podłoże biologiczne? Tak, tak, no jest wiele badań naukowych pokazujących, że przeprowadzenie pewnego cyklu treningowego ma jakiś sens. Ale już nawet odchodząc od badań naukowych, to pokazuje też to praktyka, tak? Że jeśli stopniowo przygotowujemy się do jakiegoś jednego startu, to ten start jest na dużo wyższym poziomie. Zresztą uważam, że doskonale pokazały to wyniki z Dębna, z maratonu, który się odbył w Dębnie, gdzie większość zawodników szykowała się właśnie tylko do tego jednego startu, bez jakichś mniejszych wydarzeń, mniejszych startów przy okazji, po drodze. No i te wyniki były fantastyczne, tak? Także to też wydaje mi się, że jakoś tak drugie dno tego fantastycznego biegu jest takie, że ci zawodnicy po prostu przepracowali cały cykl treningowy bez rozdrabniania się na starty w mniejszych zawodach. Także więc nawet nie musimy szukać dowodów na to, że przygotowywanie się do jednego startu ma sens, tylko wystarczy spojrzeć na wyniki w Dębnie i przeanalizować sobie to, gdzie ci zawodnicy, zawodniczki oczywiście też, bo tutaj dziewczyny też pobiegły fantastycznie, gdzie oni wcześniej startowali. No nie startowali wcześniej, tak? Dlatego te wyniki były tak dobre, przynajmniej ja tak uważam. A jakbyśmy na przykład potraktowali niektóre biegi jako, wiesz, takie po prostu sprawdziany i trochę z marszu je potraktowali, to czy to jest dobre, czy też uważasz, że to trochę jednak jest rozdrabnianie się i na przykład, wiesz, jak mamy
niech będzie półmaraton w marcu, to na przykład bieganie dyszki w styczniu i nie wiem, dwóch piątek w lutym nie ma sensu. Wszystko zależy od tego, ile tych startów, tak? No bo jeśli załóżmy, szykujemy się do maratonu, no to ten półmaraton jest jak najbardziej wskazany. Pytanie, jak wcześniej go powiedzieć, ile tygodni przed maratonem on powinien się odbyć. Tak samo jak szykujemy się załóżmy do połówki na przełomie marca, kwietnia, to ta dyszka też jak najbardziej jest wskazana na, gdzieś tam na początku marca, ale uważam, że zbyt wiele startów nie jest dobre, ale dwa, trzy starty takie przygotowawcze są jak najbardziej wskazane i myślę, że warto to robić, szczególnie, że też celujemy po to, żeby startować, tak? Więc ograniczenie się tylko do jednego startu, który wcale nie musi nam wyjść, też jest ryzykowne, więc nie odbierałbym tej przyjemności i nie zabraniał startowania, tylko oczywiście wszystko z umiarem. Myślę, że jeśli przygotowania mają 16 tygodni i będziemy mieli dwa starty przygotowawcze, załóżmy jeden start docelowy, to będzie optymalnie. To tak jeszcze trochę wróciłbym do tego, co napisałeś u siebie w artykule na bieganie.pl, bo cały ten artykuł, no to nie jest tak, że ty sobie wymyśliłeś to, tylko napisałeś go wraz z taką, to była współpraca z Bradem Hudsonem, czyli taką jednak, może nie legendą, ale na pewno osobą, która się na tym zna. Jakbyś mógł w ogóle trochę powiedzieć, kim jest ten pan i dlaczego akurat do niego się odezwałeś, gdy chciałeś napisać ten artykuł? Odezwałem się do Brada Hudsona. Czy Brad Hudson to jest naprawdę wybitny amerykański trener, który prowadził między innymi Dana Lichtenheina, tak? To jest zawodnik, który był naprawdę na światowym topie. On był w dziesiątce, wydaje mi się, Igrzysk Olimpijskich, a jeśli nie był w dziesiątce, to był naprawdę wysoko. To był zawodnik, znaczy to był zawodnik światowej klasy i zarówno na 10 tysięcy metrów, jak i w maratonie, ale Hudson miał też kolejny zawodnik, chociażby Parkera Stinsona czy wielu innych zawodników. No i Hudson, przede wszystkim się do niego odezwałem dlatego, że on jest jednym z twórców innego rozumienia periodyzacji, bo do tej pory cała ta historia związana z periodyzacją opierała się, znaczy może nie do tej pory, ale do lat 80-tych, 90-tych poprzedniego wieku, periodyzacja to było, wszyscy rozumieli periodyzację przez periodyzację liniową, którą stworzył nowozelandzki, też legendarny trener Arthur Lillard, tak? I on stworzył tą periodyzację liniową, która polegała na tym, że wydaje mi się, że ona jest bardzo podobna do tego, co tak jest w tak zwanej polskiej szkole treningowej, tak? Że mamy cztery fazy treningowe i on te fazy po sobie następują. Z tym, że to pierwsza faza jest taką fazą podstawową treningu, w której jest tylko kładziony nacisk na objętość, budowanie wydolności aerobowej. Potem następuje faza siłowa, gdzie się pracuje głównie nad budowaniem siły. Są wprowadzane już takie biegi ciągłe, coś takiego na wzór takich polskich crossów. Potem jest trzecia faza, następuje trening beztlenowy. I czwarta faza, to tak on to nazywa fazą koordynacji, czy też po prostu fazą już startową. I tutaj jest ważna sprawa. U Lillarda te fazy są się na siebie nie nakładają, czyli mamy ten podstawowy trening, jest tylko spokojne bieganie, ewentualnie coś na wzór tego takich biegów ciągłych, nazywanych w Polsce drugim zakresem. Potem mamy fazę siłową i to wszystko jest takie wyodrębnione, to nie jest to harmonijne. I właśnie Hudson, ale także dwóch wybitnych włoskich trenerów, czyli Renato Canova i Luciano Gillotti, trener Baldiniego, wybitnego biegacza, który był mistrzem olimpijskim w Sydney. Oni stworzyli, znaczy nie, trochę niezależnie, ale stworzyli tą periodyzację nieliniową, która zupełnie odwróciła to pojęcie periodyzacji, które było do tej pory. I ona jednocześnie w ramach tej periodyzacji jednocześnie pracuje się i nad takimi elementami, załóżmy, szybkościowymi i objętościowymi. Czyli nie ma takiego momentu w przygotowaniach, że izoluje się jeden aspekt treningu, nad którym pracujemy. Ale to też tak mi się wydaje, że nie ma też chyba tak w polskiej, nazwijmy to, tej szkole takiej treningowej, że wiesz, że robi się tylko i wyłącznie na początku objętość, tylko no z tego, co tak wiesz, tak ja sobie pamiętam, jak ja trenowałem jeszcze czy u trenerki Dziubińskiej, czy u trenera Tarasiuka w Polonii Warszawa, to było jednak chyba tak trochę, że wiesz, że przy tej objętości na przykład też robiło dużo, może nawet nie tyle siły, co wiesz, co podbiegów, albo dużo też jakichś zabaw biegowych, które tak wiesz, miały trochę nas odmulić od tego, wiesz, takiego wolnego, spokojnego biegania. Okej, no też ten trening trochę ewoluuje, tak, no bo ta periodyzacja liniowa
ona wydaje mi się, że powoli odchodzi zupełnie do lamusa. Oczywiście są też, takie szkoły, które naprawdę przez te, załóżmy, 8 tygodni robią tylko rozbiegania, biegi ciągłe. No i to też ma jakieś takie swoje podłoże. Ale w tej priorytetyzacji nieliniowej, czy u Hudsona, to na przykład u trenera Brada Hudsona to jest tak, że mamy 4 tygodnie wprowadzenia takiego spokojnego, ale już wtedy biega się szybkie odcinki, tak? To nie jest tak, że u nas się wprowadza ewentualnie nogi, czy zabawy biegowe na odmulenie. Tam po prostu trening, nazwijmy to szybkości, no to może to jest złe słowo, to nie chodzi o trening szybkości, tylko ten taki ciężki trening interwałowy na dużych prędkościach jest po prostu codziennością, tak? To nie jest dodatek, tylko to po prostu jest jeden z dwóch głównych ważnych elementów. Ale żeby to jakoś tak spobrazować, to powiedzmy w tej periodyzacji nieliniowej mamy kogoś, kto szykuje się do biegu na 5 km, tak? No to on w pierwszym etapie pracuje na dwóch skrajnych, załóżmy, zakresach. Czyli jak ktoś się szykuje do 5 km, to jeden ze skrajnych zakresów będzie praca na tempie, załóżmy, do 1500 metrów, i drugim skrajnym zakresem będzie bieganie w tempie półmaratonu, tak? I on tak zaczyna swoje przygotowania i z czasem te tempa powoli się zbliżają do siebie, tak? To jest tak, ta periodyzacja nazywana jest czasami periodyzacją Lejka, dlatego że te dwie skrajne intensywności powoli się zlewają i ostatecznie dochodzi do tej specjalistycznej pracy, no ostatnio załóżmy 6-10 tygodni, gdzie ta praca już jest typowo ukierunkowana pod, załóżmy, jak tu mówimy o tych 5 kilometrach. Jeszcze wracając do tej liniowej periodyzacji, gdzie tak te fazy po sobie następują, to ten trening nie jest taki bardzo nudny i monotonny? Wydaje mi się, że jest. Jest nudny, monotonny, ale jednak przynosi efekty, tak? No bo ten trener wyszkolił wielu zawodników. I jednak wydaje mi się, że owszem, jest nudny, ale cały czas jest stosowany, wydaje mi się. Nawet w Polsce często jak słucham jakichś trenerów, to oni mówią, że teraz przez tam 6-10 tygodni będziemy spokojnie budowali bazę. A zresztą w jednym z poprzednich odcinków u Ciebie był Arkadiusz Gardzielewski, tak? Który mówił, że teraz biega bardzo spokojnie, głównie rozbiegania, potem będzie zwiększał. To jest typowe podejście tej periodyzacji liniowej. Oczywiście nie wiem, jak nam później będzie Arek budował ten swój trening, ale ten początek jest taki, jak o którym tu mówimy, jako periodyzacji liniowej. Jeśli by był podopiecznym Hudsona, Kanowy czy kogo innego, no to już by, załóżmy, zrobił 2 tygodnie truchto i już by wchodził normalnie w trening, tak? U Hudsona najprawdopodobniej by robił jeszcze jedną, bo Hudson wprowadził jeszcze jedną ewolucję treningową, zrobił coś takiego jak dla maratończyków szczególnie, periodyzację odwróconą. Polega ona na tym, że maratończycy na początku przygotowań bardzo mocno pracują nad tym zapasem prędkości, nad tym, czego im brakuje, tak? Czyli nawet oni w trakcie przygotowań potrafią wystartować na 1500 metrów, na 3000 metrów. To w Polsce jest zupełnie niespotykane, tak? Nie widzimy czegoś takiego, żeby maratończycy stawali na jakimś meetingu na Chociaż tu ci chyba przerwę, bo pamiętam, że nawet Arek Gardzielewski właśnie z Błażejem Brzezińskim biegali chyba w zeszłym roku 3000 metrów na Memoriale Kiryka chyba tam pod Wrocławiem, to akurat pamiętam, bo... To może tego nie zarejestrowałem, ale to było w trakcie przygotowań, tak? Nie pamiętam, wiesz, ale pamiętam, że biegali, bo pamiętam, że moi koledzy się cieszyli, że byli przed nimi. Mówimy o takim bieganiu, tak? Nie wiem, jakie wyniki osiągnęli, to jeśli może coś przeoczyłem, ale u Hudsona to jest jeden z elementów treningu. Nawet jak ci zawodnicy nie startują, to dużo biegają na tych prędkościach, tak? Wydaje mi się, że to jest taka pewna różnica w stosunku do tego, co proponuje się w Polsce. Chociaż, żeby tutaj być uczciwym, Marcin Chabowski też, jak swego czasu bardzo mocno dzielił się swoim treningiem, no to on opowiadał też, że tą periodyzację odwróconą też stosuje, więc jeśli chodzi o Marcina Chabowskiego, to widać, że gdzieś tam zasięgnął swoich horyzontów troszkę dalej i w innych szkołach treningowych. Raczej tak mówimy, że ta periodyzacja liniowa, no może nie jest gorsza, ale jest trochę pewnie mniej może taka specjalistyczna i też może od niej się trochę odchodzi. A dla kogo właśnie ta liniowa będzie lepsza niż ta nieliniowa, którą właśnie wprowadził bohater twojego artykułu?
też nie chciałbym wyjść na kogoś, kto bardzo krytykuje tę priorytetyzację liniową, bo ona ma swoje sukcesy i chociażby załóżmy w warunkach takich, jak czasami bywały w Polsce, tak, w poprzednich latach, czy 15 lat temu, gdzie ta zima była bardzo, bardzo sroga, no to ta priorytetyzacja liniowa też miała sens, tak, bo było dużo, dużo ciężej biegać szybko, więc to pewnie też się bierze też stąd. A czy priorytetyzacja liniowa ma sens? No, dla kogo ma sens? Pewnie dla biegaczy, którzy są bardzo zmęczeni sezonem, wyczerpani sezonem. Oni wtedy, jeśli są w tym piku formy, załóżmy w sierpniu, tak jak załóżmy przygotowując się do stadionu na 1500 metrów, no to oni wtedy mają mnóstwo czasu i mogą załóżmy w październiku, listopadzie powoli rozpocząć przygotowania do sezonu, który będzie rozpoczynał się w maju, w czerwcu. Ostatnio rozmawiałem z trenerem Rostkowskim, który też może nie jest zwolennikiem takiej czystej periodyzacji liniowej, ale też ta periodyzacja jest dużo bardziej spokojna. Także zaczyna się kilka tygodni spokojnego biegania, potem dopiero bardzo powoli wprowadza się akcenty. Więc wydaje mi się, że przy bardzo dużym wyczerpaniu materiału łatwiej po prostu będzie i bezpieczniej spokojnie budować tą formę. Jaki musi być taki minimalny okres? Czyli załóżmy, wiesz, ktoś chce biegać na wiosnę jakiś start, startuje z poziomu zero, może nie zero, ale już biega, ale wiadomo, jest po prostu po roztrenowaniu, jest po jakiejś przerwie od biegania. I ile to przynajmniej musi trwać, żeby, wiesz, taka periodyzacja miała sens? Czyli jak dużo tak naprawdę musi być do tego startu, żeby móc w ogóle coś takiego wprowadzić? No wydaje mi się, że minimalnym okresem, jeśli mówimy od punktu zero, no to jest 16 tygodni, wydaje mi się, tak? Ten Hudson uważa, że 26. On dzieli w ogóle rok na dwa okresy i uważa, że po maratonie masz tydzień odpoczynku i rozpoczynasz kolejne przygotowania, tak? Ja myślę, że tak okres minimum to jest to 16 tygodni, jeśli mówimy o przygotowaniu od zera, tak? Gdzie przynajmniej te 8-10 tygodni to już musi być taki trening specjalistyczny. Wcześniej możemy mieć to takie wprowadzenie do treningu i te takie wstępne fazy. Czyli minimum 4 do 6 miesięcy. Tak. Najlepiej jest. Czyli jak my rozmawiamy tak w połowie listopada, czyli załóżmy, że ten start docelowy będzie na koniec kwietnia i jak to, wiesz, mniej więcej mądrze rozłożyć, czyli daj mi taki, wiesz, po prostu przykład zawodnika, który no właśnie szykuje się do kwietniowego maratonu, żeby to w ogóle miało rację bytu, czyli jak to, wiesz, krok po kroku zrobić, żeby, no z drugiej strony też, jak wiesz, nie wpaść w taką spiralę idealności, że to musi być, wiesz, dokładnie tak, jak tutaj ktoś powiedział, tylko tak, wiesz, tak mniej więcej sobie to w ogóle nakreślić, jakbyś ty to w ogóle widział. Czyli mamy maraton w kwietniu, tak? No to mamy 4 miesiące, tak? To jest, nie, 6 miesięcy. No zależy, bo to liczymy właśnie grudzień, styczeń, luty, marzec i kwiecień, czyli dajmy te 4,5-5. Okej. Też ciężko mi tu będzie, nie znając konkretnego przypadku, coś opowiadać, tak? No, bo ja też stosuję różne periodyzacje u różnych zawodników, więc to jest też bardzo, bardzo ogólny temat, ale na pewno, jeśli chodzi o maraton, no to przynajmniej te ostatnie 10 tygodni, bo może wróćmy, ja stosując periodyzację, myślę o tym od końca, czyli od startu docelowego, czyli przygotowanie jakiegoś takiego ogólnego planu treningowego zacząłbym od dnia maratonu i potem powoli, krok po kroczku się cofam. A czemu właśnie, jak mówisz, że od końca byś zaczął, czemu to ma służyć? To tak jest dużo łatwiej ułożyć, tak? No bo mam pomysł, znaczy muszę mieć, jeśli chcę mądrze ułożyć trening, to muszę mieć pomysł na ten plan treningowy w całości, tak? Właśnie na tym polega periodyzacja, bo jeżeli myślimy o treningu z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, no to nie ma nic wspólnego z periodyzacją. Periodyzacja ma sens tylko wtedy, kiedy już na początku przygotowań ma się ogólny zarys tego, jak te przygotowania powinny wyglądać w całości. Oczywiście nie mówię, że teraz w listopadzie muszę wiedzieć, jaki dokładnie trening zawodnik wykona 16 kwietnia. Zupełnie nie o to chodzi, ale muszę mieć mniej więcej pomysł na to, że tydzień przed maratonem, dwa tygodnie przed maratonem będzie chcę zastosować taki bodziec, który będzie miał służyć temu, a nie temu, tak? No właśnie miałem pytać, na ile to musi być dokładnie, wiesz, sformułowane, czy to muszą być, nie wiem, czy konkretne treningi, czy nie wiem, czy właśnie jakieś zamysły na to w ogóle, bo to wiesz, bo to też, no wiadomo, tak jak ja sobie załóżmy zaplanowałem, miałem 8 tygodni do półmaratonu w Walencji i też tutaj zaplanowałem, wyglądało to super, kartka wszystko przyjęła, a wiesz, potem się zdarzyła kontuzja i wiesz,
wiesz, i żadnego z tych treningów nie zrobiłem i dosłownie tylko ostatni tydzień próbowałem trochę połączyć zamysł z tym, co wyszło. Także wiesz, jak to byś w ogóle określił, wiesz, stopień dokładności tego? Stopień dokładności jest taki, że myślę o tym, że ma być to długi bieg z narastającą prędkością. Załóżmy 2 tygodnie przed startem. Nie, jeszcze w tamtym momencie nie mam dokładnej wiedzy, z jaką to będzie prędkością, ale wiem, że gdzieś w tym okresie chcę mieć długi bieg. Załóżmy 4 tygodnie przed chcę mieć, załóżmy, inną jednostkę, bazującą, załóżmy, odcinki 5-kilometrowe w tempie docelowym. To jest taka dokładność. A wracając do tego ułożenia planu, to ostatnie 8-10 tygodni to już taka specyficzna praca maratońska. To już wtedy niestety nie ma czasu na pracowanie nad słabymi punktami, tylko trzeba się w pełni skoncentrować na treningu maratońskim. To jest 8-10 tygodni w przypadku maratonu, uważam, że to jest minimum. No i mamy od teraz 2 tygodnie wprowadzenia i 4 tygodnie ja bym zrobił takiego treningu polegający na wypracowaniu zapasu prędkości. Ja jestem wielkim zwolennikiem tego treningu i nawet nie chodzi o sam zapas prędkości, ale też pracę biomechaniczną, trochę przepychanie tych biegaczy na cały czas na wyższy poziom, podnoszenie im tego sufitu, bo to też jest bardzo ważne. Dobry trener, ja tak przynajmniej uważam, nie powinien też myśleć takimi, nawet tak krótkimi cyklami jak 6 miesięcy, tak? Szczególnie jeśli tą współpracę się dopiero zaczyna, to 6 miesięcy to jest mało, więc w tym swoim treningu powinien jak najwięcej wrzucać takich elementów, które spowodują, że ten jego podopieczny będzie miał ten sufit coraz wyżej, tak? Nie chodzi o to, żeby zrobił za 6 miesięcy rekord życiowy w maratonie i to był jego koniec. Przynajmniej ja tak podchodzę do biegania. Myślę cały czas o tym, co ta osoba będzie robiła, nie wiem, za 2 lata, za 3 lata, za 5 lat, tak? Oczywiście to myślę tylko o tym tak bardzo mgliście, tak? Czyli wprowadzam jakieś takie małe bodźce, które mają temu służyć, ale przynajmniej tak pracuję z zawodnikami. Mam tam kilku zawodników, z którymi pracuję troszkę dłużej i widzę, że to działa, tak? Czasami nie ma efektów za 3 miesiące, za 4 miesiące, za 5 miesięcy, ale ten efekt przychodzi po czasie i wtedy te wyniki są naprawdę bardzo fajne i te życiówki, które się kiedyś myślało o tym, żeby poprawić życiówkę o 15 sekund po maratonie, dzięki mądremu treningowi można po roku poprawić o 4 minuty. Tak? I to nie musi być ta poprawa w ciągu 3-4 miesięcy, nie musi być jej wcale, bo jak stosujemy jakieś inne bodźce. Ale trzeba myśleć, wydaje się, długofalowo. No myślę tylko, że to nie jest łatwe, bo każdy z nas, wiesz, widzi te wyniki, które biegają inni, widzi też to, jak, wiesz, jak inni się poprawiają i jaką masz, może nie taką radę, ale wiesz, jak przestać myśleć właśnie w takich horyzontach, nie wiem, miesiąca, 3 miesięcy czy najbliższego startu, a wiesz, a tak sobie właśnie pomyśleć o tym, jakim biegaczem będę, wiesz, za 2-3 lata i gdzie mogę się znaleźć. Jedyną radą jest to, jeśli ma się trenera, to trzeba w pełni zaufać temu trenerowi i powierzyć się mu na dłuższy okres niż 6 miesięcy, tak? Bo w 6 miesięcy ten trener może troszeczkę ukierunkować swojego podopiecznego, jeśli mówimy już o w miarę ukształtowanym biegaczu, bo jeśli jest początkującym, to może w pełni go ukształtować. Myślę, że jest tylko wiara, tak zwana wiara w proces i cierpliwość, tak? Cierpliwość i to jest jedyna rada przy sportach wytrzymałościowych. Tu powiedziałeś, że jeśli ma się trenera, a jeśli się tego trenera nie ma, to co byś wtedy zaradził? To jest dużo, dużo trudniejsze, tak? Jeśli się nie ma trenera i chcę się myśleć długofalowo, no to naprawdę bardzo mi ciężko coś doradzić, bo sam byłem dla siebie przez wiele lat trenerem i czasami się to udawało, czasami nie, bo jak potrafiłem się zaszyć na 6-8 miesięcy spokojnego treningu, to te efekty były super, ale jeżeli potem myślałem już o kolejnym tygodniu, nie miałem już na horyzoncie pomysłu na siebie na dłużej, to był problem. Myślę, że warto nawet jak się nie ma trenera, warto gdzieś kogoś podpytać. Może nie dokładnie o trening, ale jak najwięcej rozmawiać z innymi biegaczami, z trenerami, nawet gdzieś tam wtrącać jakieś podczas rozmowy wtrącać jakieś takie zapytania o to, co ja mogłem zrobić i tak dalej, no bo to jest myślę jedyna rada, bo samemu jest bardzo ciężko, szczególnie na takim poziomie nawet bardzo ambitnych amatorów, tak?
to jest bardzo ciężko. Bo jednak zawodowcy, maratończycy mają ten plan pół roku maraton, a my biegacze tacy bawiący się bieganiem mniej czy bardziej ambitnie mają tutaj trudniej. Właśnie też miałem spytać o to, jak ty podchodzisz do periodyzacji ze swoimi zawodnikami, bo tu możemy powiedzieć, że i Piotrek Mielewczyk, który szykuje się do tych chyba mistrzostw Polski w biegach przełajowych, i przecież też masz kilku innych zawodników, którzy naprawdę biegają na fajnym, coraz wyższym to poziomie. Jak z nimi w ogóle to dobierasz i żeby to, wiesz, w ogóle miało sens i też jak oni muszą w ogóle zaplanować swój sezon, tak, żeby ta periodyzacja miała sens? Czyli czy oni muszą ci już powiedzieć wszystkie starty, jakie chcą pobiegać w najbliższych 12 miesiącach, czy jak to ma wyglądać? To też jest tak, że do każdego zawodnika podchodzę troszkę inaczej. Możemy, nie wiem, przykładem może być Paweł Machowski, tak, który w tym roku pobiegł tam godzina 10 połówkę, półmaraton w Poznaniu. No to z Pawłem mieliśmy ten start zaplanowany no na pewno przynajmniej te pół roku wcześniej, tak? I to był ten docelowy start i w trakcie przygotowań Paweł startował tylko jeszcze w biegu na 10 km, ale to tak zupełnie treningowo, tak? I z Pawłem podchodzę do treningu właśnie stosując troszeczkę tą odwróconą periodyzację, tak? Czyli na początku lekko pracujemy nad tym zapasem prędkości, a potem stopniowo się wydłużamy, ale z takimi zawodnikami jak Paweł czy Piotrek to też mam już taką możliwość dzięki temu, że mi zaufali, pracuję z nimi kilka lat i ja myślałem też o nich bardziej długofalowo, tak? Dlatego załóżmy z Pawłem bardzo mocno się poprawialiśmy na 5-10 km, potem jeszcze gdzieś tam latem był start na krótkim dystansie, na dystansie 3000 metrów i dopiero potem jesienią półmaraton. A z Pawłem zresztą mamy już plan, już test sprecyzowany, że w przyszłym roku startuje w maratonie warszawskim, tak? Więc już jesteśmy rok do przodu z pomysłem i teraz ja mam od niego kredyt zaufania na kolejny rok i po prostu przez ten rok musimy trenować do maratonu warszawskiego, a o tym maratonie już wiedziałem gdzieś tak z 2-3 miesiące temu, tak? Czyli już te przygotowania do maratonu warszawskiego tak naprawdę zaczęliśmy latem tego roku. Więc to bardzo, bardzo długi okres, ale już nawet odchodząc od tych biegaczy takich eksportowych moich, no to mam też zawodników, którzy gdzieś tam przychodzą do mnie i są ambitnymi biegaczami. Załóżmy, biegają 19-18 minut na 5 km. To jest to bardzo, bardzo, bardzo przyzwoite bieganie dla kogoś, kto wychodzi sobie po pracy 4-5 razy w tygodniu. No ja dla takich osób, jeżeli one nie mają przeszłości biegowej, zawsze mam radę, żeby pracować jak najwięcej jak dzieci. Jak po prostu takie dzieciaki, które mają 12 lat i zaczynają swoją przygodę z bieganiem. To jest staram się ich przekonać do tego, że to jest najlepsza droga do tego, aby osiągać sukces w bieganiu. Czyli nie wydłużamy się, nie biegamy długich biegów ciągłych, tylko pracujemy mnóstwo na zabawach biegowych. 20-sekundówki, 30-sekundówki, 40-sekundówki. Owszem, czasami ciężko przekonać do tego biegaczy, amatorów, którzy by chcieli mieć w dzienniczku zapisane, że przebiegli 20 km, 18 km. Ale na to przyjdzie czas. Uważam, że w pierwszych latach treningu jak najwięcej trzeba pracować nad czym trudniej będzie pracować później. Bo jeżeli już na początkowych etapach swojej przygody z bieganiem nauczymy się biegać szybko, czyli moi podopieczni potrafią biegać, załóżmy jak biegają już teraz 17-18 minut na 5 km, no to kilometr biegają już poniżej 3 minut, tak? I dzięki temu z czasem będą się wydłużać i już nie będą walczyli o złamanie 40 minut na 10 km, tylko 35. Tylko że to jest znowu to jest przygoda na przynajmniej rok, półtora, tak? Także myślę, że jeśli przychodzi do ciebie zawodnik, który chce biegać szybko, no to trzeba z nim porozmawiać, czy chcesz biegać szybko za 3 miesiące, czy za pół roku, za rok. Jeśli ktoś chce biegać za 3 miesiące szybko, no to jest ciężka sprawa, tak? No to tutaj nie ma wielkiego pola popisu dla trenera. Bo tutaj trzeba mieć szczęście, dobrać dobry bodziec i trafić na dobre zawody. Ale właśnie ta faza trenerska zaczyna się wtedy, kiedy ten trener musi pomyśleć, jak chce tego zawodnika ukształtować. Tu też dużo mówiłeś o tych zabawach biegowych. Mi aż się przypomniało, jak pamiętam, liczyłem sobie kiedyś, ile zrobiłem przebieżek właśnie w formie zabawy biegowej, gdy trenowałem właśnie u trenerki Dziubińskiej. I pamiętam, kiedyś doliczyłem do 75 w trakcie jednego tygodnia, bo pamiętam, że jednego dnia miałem, pamiętam, 20, jednego 15 i to, wiesz, to się dłużyło na tak dużą liczbę. A tak naprawdę
po co nam aż tak dużo tej zabawy biegowej, bo tu mówiłeś, że tak naprawdę to może być właśnie główny element treningowy. Dlaczego uważasz, że to jest aż tak ważne? Raz, to jest ważne dlatego, że przepycha nas, znaczy mówimy o krótkich zabawach biegowych, ja głównie takie stosuję, do 2 minut załóżmy, tak? 2 minut tego trwania szybkiego odcinka. To jest ważne z kilku powodów, ale głównym powodem dla mnie, przynajmniej na początkowym etapie przygotowań jest przesuwanie tego sufitu, czyli nauka szybkiego biegania, poprawa kroku, praca nad biomechaniką biegania. To jest klucz do tego, żebyśmy się mogli później rozwijać. I to jest trening nie aż tak bardzo obciążający, tak? No bo jeśli 2:30, 40 sekund, no to raz, że przyjdzie szybko regeneracja, dwa, te procesy zmęczeniowe jeszcze aż tak szybko nie przyjdą, a efekty mogą być naprawdę imponujące, szczególnie u tych zawodników, którzy nie mają jeszcze wybieganych mnóstwo kilometrów. U tych zawodników te efekty nie przyjdą tak szybko, ale też wydaje mi się, że te zabawy biegowe, które są taką higieną dla biegacza, są takim zabiegiem higienicznym, trzeba jak najbardziej stosować. Ja u zawodników biegaczy trenujących 5 razy w tygodniu potrafię stosować 3 zabawy biegowe, tak? I oprócz tego jeden jakiś bardzo leciutki ciągły, jedno truchtanie i jest trening, który nie jest nudny, bo też chodzi o to, żeby ci biegacze się nie nudzili na bieganiu, tak? No bo jeśli ktoś chce po prostu wychodzić sobie truchtać, no to tutaj to już nie jest do końca trening. A tak to trening oparty na zabawach biegowych nie jest nudny, a daje naprawdę bardzo, bardzo fajne efekty. Nawet i jest łatwy do wykonania dla głowy. Ja tak przynajmniej uważam, bo jeśli komuś proponuję zabawy biegowe, czyli na przykład pobieganie 20 razy minuta, no to jest moim zdaniem dla głowy łatwiejszy trening niż 20 razy 400 metrów, czy załóżmy 300 metrów, zależy kto na jakich prędkościach bazuje. Bo ja tutaj nie mówię konkretnie, że musisz tą minutę biegać tempem załóżmy 3:15. Ty pobiegaj tak na intensywności 5 km troszeczkę szybciej i to od ciebie zależy, jak będziesz się czuł. Możesz pobiegać to w lesie, wszędzie. To jest trening dużo łatwiejszy dla głowy. A jeżeli komuś rozpisze 400, 500 i te treningi będą się powtarzały co tydzień, co dwa, co trzy, co cztery i ten biegacz będzie zawsze musiał się mobilizować do tego, żeby wyjść znowu, kurczę, muszę na ten zegarek 3:15, 3:15, 3:10, to nie o to chodzi. To też chodzi o to, żeby ta głowa była świeża przez całe przygotowania. To też jest jedno z głównych zadań mądrego planu i fajnie ułożonego cyklu. Ale tu powiem ci, w 100% się zgodzę, bo te zabawy biegowe powodują też to, że nawet ten trening się staje krótszy i też dokładnie tak samo miałem, gdy jeździłem zimą na trenażerze. Też jak tak miałem po prostu pojechać godzinę, to dla mnie było strasznie nudne. I to tak już mówię, odpalałem jakiś podcast albo serial, ale to po prostu mi się nudziło. A jak miałem robić konkretne zadania, na przykład, nie wiem, 4 razy 5 minut, czy jakikolwiek inne odcinki, to prawie to było dla mnie dużo ciekawsze i nawet ten czas w ogóle mijał dużo szybciej. Także tu pełna zgoda. A jeszcze tak, tu powiedziałeś właśnie tylko i wyłącznie o krótkich zabawach, a takie dłuższe zabawy typu, no nie wiem, dajmy te 3 minutówki, 4 minutówki i tak dalej, też mają sens, czy już to będzie co innego? Oczywiście, że mają sens, ale już to mają inne zadanie, tak? No bo to już jest taki bardziej trening tempowy, gdzieś tam po tych 90 sekundzie wysiłku ta technika biegowa nie jest taka, jaką ja chciałbym wymusić w tym okresie przygotowań, tak? Chciałbym, żeby ci biegacze się uczyli szybko biegać, żeby umieli szybko biegać, a już 3 minuty, no to jest załóżmy 800 metrów, u niektórych biegaczy tam 900 metrów, 700 metrów, to już jest długo, tak? I tutaj narasta zmęczenie, załóżmy, jakbyśmy pobiegali 8, 10 takich odcinków, no to tutaj już jest troszeczkę inny cel tego treningu, tak? Bardziej gdzieś praca nad wydolnością, inne aspekty. A jeśli ja na początku przygotowań, czy gdzieś tam w jakimś takim okresie łapania prędkości, mi zależy na tym właśnie na pracy na uczeniu szybkiego biegania po prostu, tak? A ten taki już bieganie 3 minutówek to jest trening bardzo obciążający, jeśli się pobiega oczywiście mocno, ale o tym mówimy. Dlatego tego stosuję troszkę mniej, ale też oczywiście stosuję, tak? Żeby na przykład w późniejszych okresach, nawet w jakimś takim już docelowym cyklu do 5 km, czasami łatwiej dać komuś trening 6 razy 3 minuty niż 6 razy 800. Gdzieś tam nawet raz na jakiś czas taki zabieg psychologiczny, żeby dla tej głowy było troszkę łatwiej, żeby nie musiała tak konkretnie patrzeć na bieganie co do sekundy. Bo ja uważam, że to jest niezwykle istotny aspekt tego, żeby zawodnicy mieli przyjemność zbiegania. I cykl musi też tak być ułożony, żeby te umiejętności, czy te możliwości mentalne
były takie, że po tych 16 tygodniach treningu, żeby cały czas się chciało, żeby ten zawodnik był gotowy, a nie żeby był zmęczony i ten start był już tylko karą. Ten start ma być nagrodą i dlatego trzeba tak skonstruować ten trening, żeby nie za bardzo męczył psychicznie, bo fizycznie on gdzieś tam musi męczyć cały czas oczywiście, bo to taki cel treningu, ale to, o tym też trzeba myśleć, jeśli się myśli o periodyzacji. No właśnie, to jak o to zadbać, żeby ten start, tak jak powiedziałeś, żeby nie był karą i nie był tak, że to, powiem ci, jest tak typowe, jeśli chodzi o trening juniorów czy juniorów młodszych, którzy w lipcu, załóżmy, mają MPK-i i zamiast, wiesz, tego dnia, gdzie oni mają pobiec swojego maksa, to tak naprawdę większość z nich myśli o tym, gdzie wieczorem pójdzie i wypije piwo albo co innego, bo po prostu są tak zmęczeni sezonem. I zakładam, że jest to samo w biegach amatorskich, że często ten maraton zamiast być jakimś świętem i być taką nagrodą za ten poświęcony czas i, wiesz, i włożoną pracę, to jak właśnie zrobić to, żeby no trochę zadbać o to, żeby ten trening był przyjemnością, a nie karą? No to wydaje mi się, że to, co tutaj mówiłem, tak? Trener, czy jak ktoś jest samemu sobie trenerem, musi dbać o to, żeby ten trening był ciężki, ale jak najlżejszy dla głowy. Czyli gdzieś tak troszeczkę trzeba się samemu oszukiwać, czy ty jako trener trzeba lekko oszukiwać swoich zawodników, wrzucając właśnie takie jednostki, które nie będą tak bardzo obciążały głowy. Albo to też jest bardzo, bardzo fajna sprawa, którą ja stosuję. Czasami warto zaskoczyć swoich podopiecznych. Czyli na przykład tak mamy, no, prawda jest taka, że często te tygodnie czy kolejne mikrocykle są bardzo do siebie podobne, tak? A jeżeli na przykład po dwóch, trzech tygodniach ten czwarty tydzień będzie zupełnie inny, no to też dużo łatwiej się realizuje ten trening. Jeśli załóżmy mieliśmy do tej pory bieg ciągły w środę, bieg tempowy w sobotę i bieg długi w niedzielę, to jak się to wszystko jakoś wróci, zupełnie zmieni bodźce raz na jakiś czas, to też będzie dużo, dużo, dużo lepsze dla głowy i dużo łatwiej się będzie taki trening realizować. Myślę, że to też jest jeden ze sposobów na to, żeby nie było tej rutyny. A uważasz, że dzielenie sobie właśnie tego okresu nie na tydzień, tylko na jakąś inną jednostkę czasu również może pomóc? Na przykład trener Hudson, z tym rozmawiałem, to on chyba po 4 czy po 6 tygodniach potem pracuje w cyklu 9-dniowym. To też jest ciekawe, tylko że o tyle to jest niebezpieczne, że jednak wśród biegaczy amatorów mamy ten wolny weekend, tak? Czyli sobota, niedziela, wtedy najczęściej mamy najwięcej czasu. Więc jeśli podzielimy ten cykl, załóżmy, na 9 dni, no to te, załóżmy, długie jednostki często nam wypadną we wtorek, w środę, w czwartek, no i nie zawsze będziemy mieli ten czas, więc owszem, to jest fajne, jeśli ktoś sobie może na to pozwolić i wtedy to ma sens, ale jeśli mówimy o biegaczach, którzy biegają po pracy czy przed pracą, no to tutaj ciężko, tak, no bo mówię, no wypadnie ten długi bieg czy ciężki bieg wtedy czasami w środku tygodnia, a najłatwiej, sam ze swojego doświadczenia wiem, że najłatwiej zrealizować ten trening ciężki czy długi, kiedy się nie jest w pracy, tak. Ale powiem ci, ja się w ogóle na tym złapałem, na całe szczęście już chyba powoli odchodzę, że ja no nie mam takiego tygodnia, gdzie no pracuję 8-16, ale i tak się łapię na tym, że chcę robić mocne treningi w sobotę, gdzie mam teoretycznie no dużo pracy i dużo korepetycji, a w niedzielę muszę zrobić tego longa, no bo każdy robi longa, no i na sprawę, jakby to wyglądało, gdybym tego dnia zrobił jakiś inny trening, także no muszę też trochę wyjść z tego schematu, który, wiesz, mówi nam poniedziałek podbiegi, wtorek zakres, środa tempo i tak dalej, i tak dalej. Tu powiem ci jeszcze, wróciłbym do takiej fajnej kwestii, którą poruszyłeś, czyli tej periodyzacji, która potem sprowadza nas do jednego punktu, czyli na początku, załóżmy, trenując pod dyszkę, szykujemy się na przykład pod tempo na 3 km, a z drugiej strony szykujemy się pod tempo na przykład do półmaratonu czy do maratonu. Jakbyś też trochę tak konkretnymi przykładami sypnął albo jakimiś takimi treningami, które mogłyby właśnie pomóc osobie, która no, na przykład też szykuje się do biegu na 10 km, może to będzie właśnie Bartek Falkowski, który szykuje się na dyszkę na MPK-ach, które chyba będą w kwietniu. Także jak to w ogóle z tej strony ugryźć? Mówimy o tym wstępnym okresie, tak? Jesteśmy teraz, bo jeśli chodzi o tą periodyzację Lejka tak zwaną, między innymi proponowaną przez Hudsona czy Kanowę, no to w takim przypadku takiego Bartka, który wrzuciłeś tutaj nam do odpowiedzi takiego, znaczy nie do odpowiedzi w sprawie Bartka, no to ja w jego przypadku, stosując tą periodyzację, już dzisiaj biegałbym, znaczy po, załóżmy, po 3-4 tygodniach biegałbym treningi w tempie do 3000 metrów. Załóżmy, że no nie wiem, tak powiem, Bartek biega 3000 metrów w 9 minut, załóżmy, no to już dzisiaj gdzieś te tempa
4 razy 800 w tym tempie docelowym na 9 minut, czyli 4 razy 800 w tempie na 3 minuty na kilometr i tego typu jednostki, tak? Czyli już praca na tej prędkości 3.0 byłaby według tej periodyzacji teraz wskazana, właśnie w tym okresie. Potem powoli by ta praca się wydłużała i bardziej w kierunku tych 10 km. Oczywiście też nie wiem dokładnie, jaki Bartek ma cel na te 10 km. Może jak ma 30 minut, to do 9 minut teraz by było... No właśnie chciałem powiedzieć, że na pewno u Bartka to wiesz, to są takie cele, gdzie wiesz, gdzie te 3 minuty na kilometr, wiesz, to nie na 3 km, tylko na 10 km bardziej. Tylko, że no to trzeba, wiesz, przy przygotowaniu trzeba patrzeć realnie, jakiej się dyspozycji jest teraz, tak? Czyli jeśli... abstrahując od Bartka, jeśli mamy tą periodyzację nieliniową, periodyzację Lejka tak zwaną, no to praca w pierwszych tam kilku tygodniach byłaby właśnie w tempie na 3000 metrów, czyli bieganie załóżmy 4 razy 800, 3 razy 1000, 5 razy 600, tego typu treningi, a z drugiej strony byłyby załóżmy jakieś takie dłuższe biegi pod półmaraton, czyli 12 km, 10 km takim intensywnym tempem półmaratońskim. To też są bardzo, bardzo ciężkie treningi. Czyli ten trening od początku był bardzo ciężki. Dlatego ta periodyzacja nieliniowa jest cięższa. Uważam, że ten trening jest cięższy do wytrzymania w całości, ale może być efektywniejszy, bo od początku mamy dosyć ciężkie bodźce. One może nie mają spowodować, że będziemy w tym momencie bili rekordy życiowe, ale od początku jesteśmy narażani na ten wysiłek, więc ona jest, może być troszkę cięższa, ale wydaje mi się, że nie bez kozery w tym momencie jest stosowana przez wielu zawodników czołówki światowej. No i chociażby nie, taki trener jak Renato Canova, który jest jednym z twórców tej periodyzacji nieliniowej. A jak to wygląda w ogóle, jeśli chodzi o kilometraż, czyli no zakładamy tą periodyzację nieliniową, to też jakoś tak się zmienia, wiesz, skokowo, czy to też ma jakiś taki konkretny zamysł, żeby to najpierw rosło, potem malało, czy może inaczej? W periodyzacji nieliniowej ta objętość cały czas rośnie, aż do 6-4 tygodni przed docelowym startem i wtedy dopiero spada, czyli to jest też bardzo ciężkie do zrobienia, tak? Bo w tej periodyzacji liniowej ta objętość cały czas rośnie i w pewnym momencie spada na te ostatnie 8-10 tygodni i wtedy pracujemy już tylko nad intensywnością. A w tej periodyzacji nieliniowej ta objętość cały czas rośnie stopniowo i dopiero gdzieś tam 6-4 tygodnie przed powoli zjeżdżamy z tą objętością. Więc ta objętość jest cały czas i ona stopniowo rośnie. Ale to ją na przykład zwiększamy poprzez, no nie wiem, szybsze, dłuższe rozbiegania, dłuższe zakresy, czy to jakoś zwiększamy to po prostu, no nie wiem, to już mocniejszymi i dłuższymi treningami tempowymi? Jest wiele metod na zwiększenie objętości, ale no mówię, nawet szykując się do 10 km, jeśli robimy trening, szykując się do 10 km w tej periodyzacji nieliniowej, mamy przynajmniej 3 akcenty, w tym jeden jest akcentem załóżmy do 3 km, drugi jest akcentem do półmaratonu. Więc jeśli mamy już akcent do półmaratonu, to on sam w sobie wskazuje, że jest na dosyć wysokiej objętości. Więc dzięki temu ta objętość sama z siebie będzie jakoś tam rosła. Nie? Potem w kolejnych tygodniach ten trening zbliża się coraz bardziej do tego specjalistycznego. Czyli gdzieś tam po 2-3 tygodniach pracy na tempie do 3000 metrów przechodzimy do tempa do 5000 metrów, żeby na te ostatnie 8-10 tygodni już wykonywać tempa docelowe do 10 km. Powiem Ci w ogóle, te tematy są takie, trochę pewnie ciężko je wszystko tak ubrać tutaj w słowa i w podcaście to wyrazić, bo też pewnie trzeba byłoby konkretnie się skupić na konkretnym przypadku i dla każdego to wypada trochę inaczej, a jakby właśnie ktoś chciał więcej na ten temat poczytać, to co byś w ogóle polecił? Skąd Ty czerpiesz wiedzę właśnie na ten temat i jakbyś to komuś, wiesz, doradził, kto by chciał więcej dowiedzieć się na ten temat? Teraz ten dostęp do wiedzy jest bardzo łatwy, tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać i kogo czytać, tak? No bo ja uważam, że największym błędem obecnie jest czytanie o tym, jak wyglądał jeden trening. Czyli spoglądania media społecznościowe, o, ten zrobił taki trening 10 razy kilometr po 2,46, no niesamowity, z tego będzie niesamowity gaz. To zupełnie tak nie działa, bo trener Rostkowski powiedział mi bardzo ciekawą też rzecz, którą zapamiętałem, że zrobienie jednego treningu świadczy tylko o potencjale zawodnika, nie świadczy zupełnie o jego formie. Także jak ktoś zrobi jeden trening, to nie ma większego znaczenia, więc ograniczyłbym
w pewnym sensie spoglądanie na media społecznościowe zawodników i wzorowanie się na tym, jak wyglądał jeden trening, ale znajdziemy w internecie bardzo wiele ciekawych materiałów, chociażby Renato Canova no, dzielił się swoim treningiem praktycznie w 100%. Znajdziemy wiele PDF-ów, darmowych PDF-ów, gdzie Canova dzieli się swoim treningiem. Są też treści, nie wiem, Hudsona, są podcasty z Bradem Hudsonem. Jest wiele bardzo interesujących podcastów, takich jak twój, na przykład w języku angielskim, tak? Gdzie w tym momencie ten język nie jest barierą i trzeba jak najwięcej słuchać tych podcastów. Tylko że ja radziłbym słuchać podcastów, jeśli ktoś myśli już bardzo stricte o treści treningowej, to słuchać podcastów z trenerami, czy z jakimiś naukowcami piszącymi o treningu, niż z zawodnikami, którzy są załóżmy podopiecznymi kogoś, jeśli ktoś myśli ściśle o treningu. Bo ten trener ma większy zamysł tego, jak ten plan treningowy powinien wyglądać. Jeśli chodzi o samych pisarzy i dostępne książki, no to ja jestem wielkim fanem książki Steve'a Magnesa, The Science of Running. Uważam, że to jest taka biblia treningowa napisana bardzo, bardzo prostym językiem i tam znajdziemy wszystko tak naprawdę, czego byśmy chcieli. I tam, załóżmy, też jest opisany ten podział na periodyzację liniową, nieliniową, są odwołania do badań naukowych, no i potem możemy, jak nas zainteresuje jakiś poszczególny problem, to możemy poszukać w sieci, a w sieci jest też wiele artykułów naukowych. Ja jestem wielkim fanem artykułów naukowych i tego podejścia. I jeszcze jedna sprawa. Uważam, że bieganie w Polsce, ale nawet nie tylko w Polsce, bieganie jest taką dziedziną mało rozwijającą się pod tym kątem, że nie szukamy takich nowinek sprzętowych, treningowych. Uważam, że ogromnym źródłem wiedzy jest tutaj triatlon. Ja jestem wielkim fanem podcastu, na przykład Tomka Kowalskiego, który jest moim zdaniem fantastycznym trenerem, znaczy przynajmniej fantastycznie przekazuje tą wiedzę, ma ogromną wiedzę. I uważam, że warto też sięgać do innych dyscyplin, tak? Gdzieś słuchać, dowiadywać się, nie zamykać się tylko w tym bieganiu. A no nie wiem, załóżmy, jeśli chodzi o wkładkę karbonową w butach, no to w triatlonie ona była już obecna w 2008 roku. I gdzieś tam ten triatlon też jest o tyle ciekawy, że tam dużo bardziej się szuka tych nowinek, tak? Dlatego dużo słuchać jak najwięcej podcastów z trenerami, szukać w internecie, chociażby zacząć od Canovy, tak, takiego klasyku, czytać Magnesa, posłuchać może podcastów, nie ma, chociażby Hudsona i jak najwięcej też czytać o innych dyscyplinach sportu, właśnie takich, oczywiście mówimy o pokrewnych dyscyplinach sportu, takich jak triatlon, tak, gdzie jest też sportem wytrzymałościowym, myślę, że to jest ogromne źródło wiedzy, no niestety teraz jest tyle tej wiedzy, że ciężko to ogarnąć, brakuje tylko czasu, ale ta wiedza jest dostępna, tylko trzeba chcieć do niej sięgnąć. No i jeszcze jedna ważna sprawa, dzielić się tą wiedzą między sobą, tak? Nie podoba mi się bardzo to, że skrywamy często tą wiedzę. Nie mówimy, jak wygląda nasz trening, o ewentualnie jakichś poszczególnych jednostkach. Warto powiedzieć, dlaczego tak trenowałem, a nie inaczej, i jakoś taki, więcej o swoim zamyśle, nie o konkretnych jednostkach, bo myślę, że to jest cały klucz wiedzy o treningu. Ja ogólnie uważam, że triatlon jest dużo, kiedyś mi się trochę, może nawet nie gardziłem, ale tak wydawał mi się ten triatlon takim sportem trochę nie dla mnie, a coraz bardziej zdaję sobie sprawę, jaki to jest trudny sport i właśnie jak dużo możemy się nauczyć od tych triatlonistów, którzy no nie rzadko biegają dużo od nas szybciej, czy dyszki, czy połówki, czy jakiekolwiek inne dystanse. I sam jak umawiałem się teraz na treningi biegowe właśnie z Hiszpanami, to jak patrzę, ile oni, że oni nie są biegaczami, tylko są właśnie triatlonistami i w niedzielę nawet jadę z nimi na zawody przełajowe, także mam nadzieję, że chociaż ich pokonam, bo trochę byłoby wstyd, gdyby biegacz przegrywał z triatlonistami, ale nawet jak robiłem treningi z chłopakami z Trójmiasta, to naprawdę są to dobrzy biegacze, a dodatkowo, no przecież oni też jeżdżą na rowerze i pływają, także zdaję sobie sprawę, że to jest naprawdę trudny sport. A tak w ogóle, czy jest jeszcze może jakieś pytanie, albo jakaś kwestia, o którą się nie spytałem, a chciałbyś jeszcze o niej powiedzieć, bo na pewno tych tematów, o których moglibyśmy pogadać, jest mnóstwo, a my tak trochę tylko przeskoczyliśmy i tak czasami trochę chaotycznie. Mam nadzieję, że nie macie nam tego za złe, ale tyle wątków tu się otwierało, że ciężko było nie pytać. Wydaje mi się, że moglibyśmy tak na końcu już zupełnie podsumować sprawę tych periodyzacji, że są też takie ogólne zasady, którymi się kieruje zarówno ta liniowa i nie liniowa periodyzacja, tak? Czyli zaczynamy od treningu dużo mniej specjalistycznego pod kątem tego dystansu, na którym startujemy,
i stopniowo różnymi drogami zbliżamy się do tego treningu, tak? Czyli czy stosujemy periodyzację liniową, czy nieliniową, no to zaczynamy od treningu, który nie jest konkretnie pod ten dystans, a gdzieś tam krok po kroku się zbliżamy do treningu specyficznego. To na pewno jest jedna część wspólna. Druga część wspólna to jest to, że w ostatnim okresie schodzimy z objętości. Wszystkie periodyzacje, jakie znam, o których słyszałem, gdzieś tam w ostatnich tygodniach schodzą z objętości. I to mi się daje, są dwie takie sprawy, które bardzo, bardzo są zbliżone w jednej i drugiej periodyzacji, tak? Czyli stopniowe wchodzenie w specyfikę treningu i jeszcze jedna sprawa, stopniowe wchodzenie w objętość, tak? Mimo że może ta periodyzacja nieliniowa od początku ma dużą objętość, ale jedna i drugie jest stopniowe wchodzenie w objętość, tak? Czyli tą objętość budujemy z tygodnia na tydzień i w jednej i w drugiej periodyzacji. Też nie chodzi o to, żeby w pierwszym tygodniu biegać bardzo dużo kilometrów, obojętnie o jakiej periodyzacji mówimy. W jednej i drugiej stopniowe budowanie tej periodyzacji. W periodyzacji liniowej szybciej trochę jest schodzenie z objętości na rzecz intensywności. W nieliniowej to jest troszkę później, ale w jednej i drugiej jest to wszystko robione stopniowo. To też jest bardzo, bardzo ważne. No myślę, że też dzięki tej rozmowie ja na przykład już będę lekko modyfikował swój trening i na pewno podjąłem decyzję, że nie biegnę maratonu w Sewilli. Po pierwsze też trochę dlatego, że no jednak chcę cały czas budować tą moją szybkość, ale jeśli mam być szczery, to dlatego po prostu, że skończyły się pakiety, a nie chcieli mi dać elity, także zawsze tą historię mogę sobie dobudować, ale mam nadzieję, że dostanę elitę na półmaraton w Barcelonie, który będzie już na początku marca, także jeszcze mam może nie te 26 tygodni, o których mówił trener Hudson, ale to dalej jest wystarczający okres, żeby dobrze się do tego półmaratonu przygotować. Mikołaj, wielkie dzięki za rozmowę, za już trzeci odcinek z twoim udziałem. W ogóle z tobą, tak jak w sumie Kuba Pawlak mi mówił, jak pytałem się, czy właśnie chcecie ten temat w bieganie.pl rozwinąć, czy nie. I on powiedział, śmiało rozmawiaj z Mikołajem i powiedział, że jesteś takim dobrem narodowym polskiego biegania. W 100% się z tym zgadzam. Także wielkie dzięki za rozmowę. No i może spotkamy się na jakimś spotkaniu piekielnych Warszawa świątecznym w właśnie okresie noworocznym. No super, dziękuję, to bardzo miłe słowa. A jeśli chodzi o spotkanie, to jak najbardziej. Mimo że już nie jestem może aktywnym członkiem drużyny, to zawsze gdzieś tam jestem takim honorowym członkiem, można powiedzieć, i jeśli coś takiego się odbędzie, to bardzo chętnie się spotkam. No i może na jakimś biegu wtedy. Ja cały czas gdzieś tam będę się pojawiał, czy to w formie zawodnika, czy trenera, to myślę, że się spotkamy. No i mam nadzieję, że ten podcast, mimo że momentami był troszkę chaotyczny, to jednak przyniósł i odpowiedział na jakieś kwestie. Jeśli nie, to można też bezpośrednio się do mnie kierować, jeśli ktoś chciałby się jakieś konkretne sprawy dowiedzieć, doprecyzować, co miałem na myśli, to myślę, że śmiało się można do mnie odzywać. Ja zawsze o sprawach treningowych bardzo chętnie porozmawiam. Dokładnie tak, także udostępniajcie ten podcast na Instagramie czy na Facebooku, oznaczcie mnie, oznaczcie Mikołaja, czy komentujcie na YouTubie, wszędzie na pewno was znajdziemy, na pewno odpiszemy, także czekamy na jakieś dyskusje i myślę właśnie, że to jest chyba taki największy plus tej naszej rozmowy, że może nie dostarczył on jakiejś konkretnej wiedzy, tylko na pewno tak sprowokował do tego, żeby szukać tych kolejnych informacji i szukać tego, żeby cały czas się poprawiać, bo myślę, o to chodzi trochę w tym naszym sporcie. Wbiliśmy wiele szpilek w różne zagadnienia, teraz można dyskutować jak najbardziej. Jeszcze raz wielkie dzięki za rozmowę. Moim gościem był dzisiaj Mikołaj Raszyński. Dziękuję bardzo. Na koniec muszę podziękować moim czterem patronom, Pawłowi, Adrianowi, Kubie oraz Dawidowi. Wielkie dzięki, chłopaki, że mnie wspieracie. A jeśli ty również chcesz pomóc mi i rozwojowi temu podcastu, to wejdź na stronę patronite.pl/światokiembiegacza. Tam najprościej możesz mnie wesprzeć. A my słyszymy się już w najbliższy piątek.